Szanowni Państwo, zrównoważony rozwój Polski lokalnej jest bardzo, bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Dzięki rządowym programom, programowi strategicznych poprawiamy infrastrukturę drogową, oświatową, cały szereg innych inwestycji. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości przekazania wstępnej promesy dla Związku Międzygminnego, bardzo ważnej jednostki, która zaopatruje wodę część mieszkańców powiatu wschowskiego. Gminę Wschowa, obszary wiejskie gminy Wschowa, część gminy Szlichtyngowa i gminy miejscowości w gminach sąsiednich. Cieszymy się, że Miejsko-Gminny Związek i spółka wodna, która to zadanie dla związku realizuje, tak skutecznie działa i te środki pozyskuje. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Zakładu Usług Wodnych, pana Grzegorza Brzeskota. Panie prezesie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy jako związek beneficjentem środków z Krajowego Programu Strategicznego, jakim jest Ład Polski. Dzięki uruchomieniu tego programu, jak również oceny pozytywnej naszych aplikacji, otrzymaliśmy dwa dofinansowania przez pana premiera Morawieckiego, bo tak to trzeba powiedzieć, poprzez oczywiście pośrednią jednostkę, jaką jest Bank Gospodarki Krajowej. Cieszymy się bardzo z tych dofinansowań, ponieważ te pieniążki, które otrzymamy, dadzą możliwość poprawy i infrastruktury wodociągowej, jak również zmienią generalnie system odczytów poboru wody, dadzą też możliwość monitorowania sieci wodociągowej na wszystkich gminach, które obsługuje związek. To wielka sprawa, proszę Państwa, bo kwoty są niebagatelne. Mogę powiedzieć tak, że pierwsze dofinansowanie z Ładu Polskiego z edycji 8, czyli pierwszy grant, to kwota prawie 2 miliony złotych i te pieniążki będą przeznaczone na doprowadzanie infrastruktury wodociągowej do momentu takiego, kiedy będziemy mogli już spokojnie wdrożyć cały system cyfrowego odczytu. Drugi grant to pieniążki prawie 8 milionów złotych, które posłużą na zakup nakładek do zdalnego elektronicznego odczytu, które pozwolą również na zakup oprogramowania, które będzie kompatybilne do całego systemu i będzie pomocne w monitorowaniu całego systemu. Jest to, proszę Państwa, krok milowy, jeśli chodzi o obsługę naszych odbiorców usług, ze względu na to, że bezpośrednio będziemy mogli monitorować rozbiór wody w poszczególnych nieruchomościach. Co to da naszemu odbiorcy? Otóż w przypadku niekontrolowanej awarii czy jakichś ubytków, które powstają na nieruchomości, system natychmiast będzie to sygnalizował. My będziemy mogli szybko reagować, w związku z tym odbiorca uniknie dodatkowych kosztów związanych ze stratą wody, która bezpośrednio nastąpi w jego nieruchomości, czy też powiedzmy w jego punkcie poboru wody. Następna sprawa, eliminuje koszty, proszę Państwa, odczytów, bo dzisiaj jest tak, że mamy taki system hybrydowy. No musi człowiek dotrzeć do odbiorcy, musi dokonać odczytu, musi dokonać wydruku na miejscu faktury, a tam, gdzie tego zrobić nie może, no to musimy tą fakturę przesłać pocztą. Od 1 stycznia, jak Państwo wiecie, przedsiębiorstwa wchodzą w system e-faktur, niektóre już weszły, ale ten obowiązek, powiedzmy, od przyszłego roku następuje wobec wszystkich przedsiębiorstw, a my też chcemy zaproponować system rozliczeń elektronicznych przy użyciu e-boka. Proszę Państwa, to wielka dla nas sprawa, a jednocześnie też duże wyzwanie, któremu będziemy chcieli sprostać, ponieważ tutaj trzeba będzie poprowadzić cały system logistyczny zadania, będzie trzeba poprowadzić odpowiednie przetargi, dobrać odpowiednie urządzenia. Myślę, że z powodzeniem poradzimy sobie
a dzięki temu odbiorcy będą mieć w przyszłości tańszą cenę wody. Chciałbym przede wszystkim te podziękowania za granty, które za chwilę pewnie w uroczysty sposób zostaną nam przekazane, te podziękowania naszej firmy złożyć na ręce pana posła Marka Asta, który jest tu z nami obecny, a który, powiedzmy, przychylnie patrzy na nasze działania tutaj na terenie, w którym operujemy, a więc na terenie gminy Wschowa, na terenie przyległych gmin, i myślę, że z pożytkiem te granty nam się uda zaaplikować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu prezesowi. O zabranie głosu poprosimy pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Asta. Panie pośle. Panie starosto, panie prezesie, szanowni państwo, no w sposób oczywisty przychylnym okiem na te wnioski złożone przez Związek Międzygminny Wodociągów Wiejskich musiałem spojrzeć, bo przecież kiedy gmina Szlichtingowa jeszcze ponad 30 lat temu była członkiem tego związku, a ja zaczynałem tam być burmistrzem, to naprawdę duży sentyment do tej instytucji, która do tej pory w sposób znakomity służy mieszkańcom nie tylko powiatu wschowskiego, bo przecież również gmin spoza województwa lubuskiego. I cieszę się, że w sprawie wniosków, które zostały przez Związek Międzygminny złożony przez pana prezesa, mogłem też pomóc. Po prostu wiedzieliśmy, że te zadania, które w ramach związku mają być realizowane, są niezwykle potrzebne. To ten zdalny odczyt wodomierzy, ten system zdalnego odczytu opomiarowania z punktu widzenia takiego zakładu jak Związek Wodociągów jest no, wyzwaniem na miarę czasu, no bo po prostu coraz więcej instytucji dostarczających wodę korzysta z tego rodzaju systemów. Cieszę się, że również tutaj nasz związek z tego systemu będzie mógł korzystać. Tym bardziej, że tutaj mamy znacznie większy stopień komplikacji, bo przecież w ramach zakładu komunalnego dostarczającego wodę wyłącznie na przykład do miasta mamy bardziej zwarty teren, nie taki rozległy, a tutaj, tak jak zostało powiedziane, to są gminy i z terenu powiatu wschowskiego, i spoza województwa lubuskiego, więc wydarza się, myślę, że bardzo dobra rzecz. I to jest też dobra wiadomość, no przede wszystkim dla samorządów wschowskich, bo kolejne pieniądze trafiają tutaj na teren powiatu wschowskiego. Niedawno mieliśmy ogłoszenie wyników kolejnej edycji Polskiego Ładu, blisko 10 milionów do powiatu wschowskiego, też zbliżone kwoty do każdej z gmin wchodzących w skład powiatu wschowskiego, czyli do Szlichtingowy, Sławy i Wschowy, na realizację zadań rozmaitych, głównie oczywiście infrastruktura drogowa, ale przecież te pieniądze trafiały również na infrastrukturę kanalizacyjną, na świetlice wiejskie, obiekty sportowe. No to jest rzeczywiście program, który zyskuje absolutnie uznanie i poparcie samorządów bez względu na barwy polityczne, bo też po prostu w taki sposób te środki są dzielone. Właściwie w województwie wszystkie samorządy otrzymały dotacje w ramach Polskiego Ładu, i to olbrzymie, bo często blisko 100% do wykonywanych zadań, ale również otrzymywały związki międzygminne, czego przykładem jest właśnie Związek Międzygminny Wodociągów
wodociągów wiejskich we Wschowie. Gratuluję bardzo panu prezesowi tych wniosków, pracownikom zakładu, no przede wszystkim oczywiście mieszkańcom, którzy z tego nowoczesnego systemu zdalnego odczytu będą mogli korzystać. Panie prezesie, właśnie na pana ręce chciałbym przekazać te wstępne promesy na te dwa zadania, które będą realizowane. No myślę, z sukcesem i sprawnie. Postaram się. Dziękuję bardzo.